Kolejne pytanie w Zapytaj Trenera. Dzisiaj mamy pytanie od 28-letniego Emila. Witam. Chciałbym po 7-letniej przerwie wrócić do treningów. Moim największym problemem jest masa mięśniowa, ponieważ jestem bardzo wysoki. Mam 1,92 m wzrostu, 80 kg wagi. Jakie ćwiczenia byś polecił dla takich osób jak ja? Mogę je wykonywać tylko 3 razy w tygodniu. Drugie pytanie dotyczy diety. Jestem fryzjerem, więc mam mało czasu na pochłonięcie posiłka. Kiedyś czytałem, że ty w młodości miksowałeś posiłki i je wypijałeś. Czy taka forma jedzenia jest dobra w moim przypadku i czy nie odbije się negatywnie na procesie trawienia? Jeśli chodzi o trening siłowy, to oczywiście 3 razy w tygodniu może być, jak najbardziej. Musisz natomiast bazować głównie na ćwiczeniach wielostawowych i na dużych ciężarach. Bardzo fajnie sprawdzają się, jeżeli komuś chodzi głównie o nabranie objętości mięśni, nie martwi się kształtami ani żadnymi detalami. Trenowanie w sposób takim podobnym, jak trenują ciężarowcy, czyli wybranie sobie kilku ćwiczeń, powiedzmy na po jednym, dwa ćwiczenia na grupę mięśniową i staranie się poprawiania jakby bojów w tych danych ćwiczeniach. Osobiście wierzę jakby w ideę zwiększania obciążeń. Wierzę, że jeżeli będziesz w stanie zrobić na przykład 10 przysiadów z ciężarem 200 kg, twoje nogi muszą być duże. Nie znam nikogo, kto miałby małe nogi, robiąc ćwiczenia z takim ciężarem. To samo dotyczy innych ćwiczeń. Jeżeli jesteś w stanie wyciskać na barki 110 kg na sztandze, twoje barki muszą być dużo, dużo większe niż kogoś, kto robi to ćwiczenia przed 30-40 kg sztangą. Dlatego moim zdaniem skup się bardziej na podstawach, na ruchach takich właśnie wielostawowych, typu wyciskanie, wiosłowanie, martwy ciąg, podciąganie na drążku, przysiady i staraj się w nich być coraz lepszy, podnosić coraz większe obciążenia, oczywiście zachowując idealną formę ruchu, no i starając się robić cały czas te 6, 8, góra 10 powtórzeń. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, czyli te dotyczące diety, to oczywiście można część posiłków zrobić sobie w ten sposób, że miksujesz je. Ja faktycznie kiedyś mówiłem, że miksowałem sobie kurczaka z wodą i na przykład wypijałem go, bo ciężko mi było zjeść tyle tych piersi gotowanych, które wiadomo, że w smaku nie są za dobre, a jeśli ktoś do tego jest takim niejadkiem jak na przykład ja, to wiadomo, że ma problem z tym. Natomiast można też również sobie pomóc poprzez suplementy. Świetnym suplementem, który bardzo polecam, jest na przykład Mass Effect z Fitness Authority. Jest to gainer, czyli mieszanina i białek, i węglowodanów. Oczywiście każdemu o wiele łatwiej jest wypić kalorie niż je zjeść. Tu wrzucisz sobie kilka miarek do mleka. Jeśli nie masz tendencji do tycia, to może to być nawet tłuste mleko. Do tego dorzucisz sobie łyżkę albo dwie masła orzechowego i razem z tym proszkiem masz ogromną bombę kaloryczną. O wiele łatwiej to wypić, tak jak powiedziałem wcześniej, niż zjeść, dzięki czemu bardzo łatwiej Ci będzie dorzucić kalorii. A jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej, to wszystko jest bardzo proste. Musisz po prostu spożywać więcej kalorii niż ich spalasz. Jeśli do tej pory wiesz powiedzmy jakąś liczbę kalorii i nie widzisz żadnego przyrostu masy mięśniowej, to znaczy, że po prostu jesz za mało. Dlatego musisz jeść więcej albo musisz dopijać właśnie kalorie w postaci takich szejków. Oczywiście, żeby wspomóc przyrost masy mięśniowej, wspomóc przyrost siły, warto również zastosować pewne suplementy. Na masie mięśniowej, kiedy będziesz jadł bardzo dużo, kiedy będziesz dużo powyżej swojego zapotrzebowania kalorycznego, nie musisz kombinować za bardzo z jakimiś wymyślnymi suplementami, ale warto na przykład zainwestować poza na przykład gainerem w kreatynę. Może to być zwykły monohydrat. Monohydrat niektórzy zarzucają, że ciągnie troszeczkę wodę, zatrzymuje tę wodę, ale myślę, że w Twoim przypadku w żaden sposób to nie przeszkadza. Jeśli pociągniesz troszeczkę wody, układ dźwigniowy będzie dużo lepszy i dzięki temu będziesz mógł podnosić również większe ciężary, co oczywiście przełoży się na lepszą stymulację mięśni do wzrostu i dzięki temu dodasz sobie łatwiej trochę masy mięśniowej. Dziękuję bardzo za pytanie. Zapraszam do zadawania pytań. Do zobaczenia w następnym odcinku.